Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy kolegi Marcina Korzępy z miejscowości Oleśnica. Oleśnica jest to oddział 0349 i należy do okręgu Wrocław. Kolega Marcin Korzępa, lotując w tym oddziale, osiąga bardzo dobre rezultaty, ale może więcej o tym oddziale, z kim przychodzi mu rywalizować, jakich ma największych swoich przeciwników, powie nam sam kolega Marcin. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Marcin Korzępa, lotuję w oddziale 0349 Oleśnica, jest to okręg Wrocław. Nasz oddział liczy około 120 hodowców. No, rywalizacja jest w naszym oddziale dość mocna. Mamy dużo, kilku czołowych hodowców znanych w Polsce, takie nazwiska jak Macko, Smolis, i którymi trzeba się po prostu zmierzyć i wygrywać. No, w okręgu także są tacy hodowcy znani jak Kronholm Piech, jak Palarski. No, różnie to bywa, ale no, z reguły jesteśmy tutaj jako nasz oddział w stanie rywalizować i wygrywać. W zeszłym roku w okręgu nasz oddział zdominował wystawę, która się do nas odbywała. Wygraliśmy praktycznie wszystko, co było do wygrania. Tutaj lotujecie w czterech sekcjach, tak? Lutujemy w czterech sekcjach. Sekcja Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów i Bystre. Ty lotujesz w sekcji Dobroszyce, tak? Ja lotuję... Tutaj w tej samej sekcji też właśnie chyba lotują koledzy Maćko Smolis. Tak, dokładnie. Jesteśmy w jednej sekcji, lotujemy... No, rywalizujemy między sobą dość mocno. Rozumiem. A ile sekcja liczy członków? Ponad 20. 32 chyba tam jest zrzeszonych w tej chwili nasza sekcja, ale tak, no, tak jak wszędzie, lotuje ponad 20. Dzisiaj mamy taki okres, że już się u Was rozpoczął też sezon lotów gołębi młodych. Mieliście pierwszy lot, tak? Tak, tak. A rywalizacja na gołębie dorosłe się zakończyła już kilka tygodni temu. I powiedz może o sukcesach swoich, które miałeś w tym roku i w latach poprzednich. No, sukcesy... Można sprawdzić na mojej stronie internetowej, jakie są. Jest tego dosyć dużo. Nie sposób wszystkiego wyliczyć. No, w tym roku wygrałem w oddziale na gołębie stare. W kilku kategoriach także jestem w oddziele. Najlepszego lotnika miałeś? Mam najlepszego lotnika oddziału. I no, teraz są loty młode. Po pierwszym locie mam, na liście można zobaczyć, 11 moich gołębi jest jako pierwszych i tak naprawdę 12, bo pierwszy, który jest odbity, także jest moim gołębiem kolegi Kowalskiego, to jest mój gołąb. Rozumiem. Tutaj największym takim sukcesem, który miałeś w zeszłym sezonie, to był w GMP chyba ten sukces. 42 byłem w Polsce w GMP. Pamiętasz, ile punktów miałeś tam zdobytych? 1418 chyba. Rozumiem. To na stronie internetowej możemy te... Tak, można to zweryfikować, sprawdzić. Tak, z tymi wynikami, które kolega Marcin tutaj osiąga. Wracając teraz do lotów tych gołębi młodych, miałeś ten lot tutaj u Ciebie. Tobie poszedł bardzo dobrze, tak jak wspomniałeś, 12 gołębi było, które pochodziły z Twojej hodowli. W pierwszej setce na oddział mam 20 gołębi. Pierwszych w sumie 12 gołębi jest moich. A dla całego oddziału ten lot był taki trudny czy łatwiejszy? Jakbyś go ocenił? Według mnie to był katastrofalny, dlatego że do zegarów część hodowców miała po jednym, po dwa gołębie. Byli tacy, którzy mieli po 10-20%, ale z tego co się orientuję, to w naszym rejonie tutaj w okręgu większość oddziałów tak miała, że jednak te gołębie młode, no coś po prostu nie zagrało i, no i giną masowo. Widzimy właśnie w Polsce, to jest to zjawisko właśnie tak jak kolega Marcin mówi, masowe. Tam gdzie rozmawiałem z kolegami właśnie w zeszłą niedzielę, kiedy byliśmy u kolegi Cybulskiego w Cekcynie, tam akurat było w miarę pozytywnie, natomiast w innych oddziałach naprawdę było tutaj, tak jak wspomina kolega Marcin, ciężko. No, o tym będziemy, przyczynach tego będziemy mieli do podyskutowania w zimie, kiedy będzie już troszeczkę więcej czasu, mniej się będziemy skupiać na lotach, a dzisiaj goszcząc u kolegi Marcina zobaczymy tutaj jeszcze gołębie, które ma w swojej hodowli, zobaczymy gołębnik rozpłodowy, opowie nam o swoich lotnikach, pokaże nam tego m.in. najlepszego lotnika oddziału, no i więcej o swojej hodowli nam po prostu tutaj opowie. Także na razie dziękujemy i przejdziemy teraz może tutaj do gołębników, ale może nim przejdziemy do gołębników, powiedzmy jeszcze właśnie, bo tutaj za plecami masz ten gołębnik, ja go tak pokażę może od prawego do lewego. To jest, powiedz, gołębnik, gdzie masz część rozpłodową, a gdzie masz część lotową? Część lotowa to są pierwszy, drugi gołębnik. Po tej prawej stronie, tak? Po prawej stronie. Pierwszy, drugi gołębnik to są gołębie starsze, powyżej roku. Tak. Tutaj ten wylot to są gołębie roczne. Tak. Gołębie młode są tutaj w środku. Ten środkowy? Tak. I między tymi gołębnikami są również
gołębniki dla wdów, takie niewielkie, z wojlerami na zewnątrz, na drugą stronę z tyłu. I w środku tam jest gołębnik rozpłodowy. Tutaj jeszcze wracając do Twojej hodowli, powiedzmy, ile wszystkich gołębi tak masz w hodowli? Ile tak do lotu, a ile w rozpłodzie? Do lotu mam około, bo ja lutuję w większości samcami. Samice od gołębi starych zostają, jedynie roczne gołębie idą wszystkie. Także do lotu mam około 90 gołębi. Rozumiem. A młodych miałeś teraz ile jeszcze? Na teraz na pierwszy lot kładałem 69. I ile przyleciało Ci teraz po tym pierwszym locie? No około 62 jest. Czyli strat nie masz dużych? No nie ma dużych strat, ale no zobaczymy co będzie dalej. A czy coś w jakiś specjalny sposób, może jeszcze wracając do tych gołębi młodych, powiesz nam, przygotowujesz coś, tam używasz jakichś środków takich? Może coś się tkwi tajemnica, że Tobie się udaje, innym nie? Ja używam tylko i wyłącznie preparatów Tauben Clinic. Nie stosuję innych. Uważam, że są jedne z najlepszych na rynku. Nie spotkałem się z innymi. Próbowałem różne. Stosuję już je od naprawdę kilku ładnych lat. Od 2006-2007 rok, kiedy to jeszcze tam znajomy z Niemiec mi je po prostu poznał i mi je przysyłał. Bo w tej chwili jest przedstawiciel w Polsce tych preparatów od 2 czy 3 lat. Jarek Chlewicki. Tak, pan Jarosław Chlewicki ze Szczecina. I kupuję po prostu je u niego. I są one dostępne. Nie ma problemu na internecie ze sprowadzeniem. Lekarstwa używam tylko i wyłącznie dla gołębi polskie. A mam pytanie jeszcze z tych Tauben Clinic. Tam oni mają taki środek dla młodych gołębi. Też go używasz? Nie pamiętam jak się nazywa. Immun 3000. Tak, używam go przed lotami. Używam Ryze Power. Używam Arthro Protect. To jest na muskulaturę. Używam Amotin elektrolit. Używam Almalit elektrolit. Oraz oleje, które tam są dla gołębi. Rozumiem. To teraz, kiedy już się dowiedzieliśmy, jak te gołębie młode przygotowujesz, to zaczniemy oglądanie gołębników. Od którego gołębnika zaczynamy? No to zapraszam do gołębi lotowych. No i teraz tam właśnie się udamy. No i jesteśmy we wnętrzu gołębnika. Jaki to jest gołębnik? To jest gołębnik lotowy samców. Tu z tego gołębnika, z tego i z przedziału numer 1 i 2 lecą same wdowce, same samczyki. W tej chwili po lotach są razem, pozwalam im odchować po jednym młotku, żeby się lepiej pierzyły. I żeby po prostu wypracowały sobie przez wszystkie loty to, że mogą w tej chwili być razem. Rozumiem. Tutaj masz takich boksów, tutaj w tym gołębniku masz dwa. I trzeci mam na samicie wdowy. Przejdziemy od razu, tutaj o tak wygląda. I tam z tyłu, I tam jest z tyłu wojlera, tak. Jest okno i wychodzą gołębie sami, co są wyganiane na lotach. A tutaj masz te gołębie, o których wspomniałeś. Pokażmy może tego, bo tutaj właśnie wcześniej oglądaliśmy tego gołębia, który jest tym najlepszym lotnikiem oddziału. To jest gołąb 2009 roku. Tak, 3130. 3130. To może pokażmy go kolegom tutaj. Powiesz nam, z czego on pochodzi. Także jak przejdziemy do gołębnika rozpłodowego, to może jego rodziców jeszcze, bo masz chyba, nie? Tak, mam, posiadam jego rodziców. Pokażmy tego gołębia. Tak, zobaczmy skrzydło. To jest gołąbek, który co roku ma powyżej 10 konkursów odrocznego. Jako młody nie ukrywam, że nie sprawdzałem go, ale był w drużynie zwycięskiej, bo przez 4 lata z rzędu wygrywałem na gołębie młode. Byłem także wicemistrzem okręgu na gołębie młode w Polsce i tak dalej, bo od tego się moje wyniki zaczynały. I był w drużynie, która wygrała też mistrzostwo i był w drużynie, które w okręgu wygrywałem i tak dalej. Z jakiego gołębia on się wywodzi? To jest gołąb od doktora, to jest gołębi Schellensa. Gołąb pochodzi od doktora Lackheima z Niemiec, to są gołębie. Tam oglądaliśmy rodowody wcześniej, nim tutaj zaczęliśmy nagrywać. Właśnie doktor Lackheim, jak sprawdzałem w rodowodach, co też na stronie internetowej kolegi Marcina można zobaczyć. Tak, te rodowody, są te gołębie. Są te gołębie i to właśnie, dużo jest właśnie gołębi właśnie to są Schellensów z Nacionala 1. Tak, i to są gołębie z Van Kinderplasa. Tak, jeszcze raz popatrz, tu są co gołębie. Kolega tutaj trzyma. Widzimy samczyk. Te są, z czym jest sparowany? On dostał samiczkę z linii gołębi Bogdana Glęca z mojej super pary rozpłodowej i ma tą samicę już teraz w tej chwili drugi rok. Rozumiem. Tutaj kolega jeszcze taką musi nam powiedzieć jedną tajemnicę, właśnie taką, że no w tym roku będziesz likwidował też hodowlę całkowicie, tak? Tak, likwiduję gołębie całkowicie. Nie będę robić tak jak inni hodowcy robią, że mówią, że likwidują, później zostawiają, część wyprzedają. Ja po prostu chciałbym sprzedać wszystkie gołębie co do jednego, ze względu nie dlatego, że tam coś, tylko po prostu zmieniam tryb pracy i nie jestem w stanie w tej chwili po prostu hodować gołębi.
Rozumiem, czyli te gołębie wszystkie, które tu będziemy mieli, będą na sprzedaż. Wszystkie. Ale wszystkie co do sztuki, to będziemy pomału i sukcesywnie wstawiać, ale ktoś będzie chciał, to będzie mógł zadzwonić, ewentualnie istnieje możliwość nabycia całej hodowli, ewentualnie jakiś przedziałami albo zaproponowanych przez Ciebie po prostu jakiś tam zestawień gołębi. Pokażmy jeszcze tutaj te inne może gołębie, bo mówiliśmy o tym najlepszym notniku, a pokażmy może jakieś... Tu jest gołąbek. Ciekawe ptaki w swojej hodowli. Tu jest gołąbek, który na ostatnim locie z mojej super pary rozpłodowej. Samczyk, który był pierwszy w oddziele. Pokażmy. 1022. Tak, to jest gołąb z 2011 roku. Tak, i on był. 349, tak, i on na ostatnim locie, który był taki ciężki. Samiec, tak? Tak, samczyk to jest. Niebieski. Był bardzo ciężki lot. Wszystkie oddziały miały ciężkie loty. Ten gołąb był pierwszy z 500 tam kilku kilometrów. I to jest super gołąb, bo on naprawdę w tym roku spisywał mi się ten gołąb. W ogóle gołębie. Tak, to są gołębie z gołębi Lackheima i Hilzmana. Te gołębie naprawdę spisują mi się, wygrywają i mają dużo czołowych konkursów po prostu. Czyli tutaj to jest drugi gołąb z tego przedziału, którego tak wyeksponowujesz i przedstawiasz. Tak. Coś jeszcze takiego masz? Pokażmy kolegom właśnie. Tu jest na przykład gołąb. Rok. Dwa razy z rzędu miałem go w wystawieniu do kategorii A. Jest to gołąb bardzo szybki. Jego dziadek był także bardzo wysoko w Polsce. 20009. Pochodzi z gołębi glęcowych, a jego pradziadek był olimpijczykiem we Francji. W 2003 roku, tak? A w jakiej kategorii? No w A właśnie. Tak, ma to do siebie, że wygrywa. Nie ukrywam, że gołębie są koszowane u mnie od pierwszego do ostatniego lotu, lecą wszystkie loty. Nie zostawiam, nie robię czegoś takiego, bo ten leci w A, ten w B, nie wybieram kategorii. Dlatego nieraz latają wszystkie loty bardzo dobrze. Tu mam lotnika z zeszłego roku. GMP był drugim lotnikiem okręgu. Teraz tym razem jest gołąb ciemny. 17-118. Tak, to jest z 2009 roku. Tak, no w zeszłym roku ten gołąbek był drugim lotnikiem okręgu Wrocław. Też jest z gołębi Lackheima? Tak, to jest też z gołębi Lackheima i Hilzmana. To jest akurat krzyżówka, ten gołąbek. To są już gołębie, które są u mnie, tak powiem, wyhodowane. Masz jeszcze w rozpłodzie dużo gołębi tego Lackheima? Tak, mam kilka oryginałów. Tam w rozpłodzie ile masz? Są to gołębie około 20. Są to gołębie już stare rocznikowo, bo wiadomo, że ten doktor także jest starą, już zlikwidował hodowlę, wyprzedał te gołębie i na rynku tylko są gołębie do odkupienia, które już tak naprawdę nie są od niego, tylko drugiej ręki. A ja te gołębie mam bezpośrednio od niego, kiedy świętej pamięci Bogusława Glęca. Ojciec Józef przywoził te gołębie dla mnie specjalnie i dla Bogusława Glęca i te gołębie dlatego stąd są. Odkupiłem kilka gołębi także z Wojlery, stamtąd i mam je do dnia dzisiejszego. Teraz kiedy kończysz już tą przygodę z gołębiami, powiedz jeszcze może kiedy ją zacząłeś, jakie początki były twoje? Ja zacząłem gołębie lotować w 2003 roku. W drugim, trzecim roku zapisałem się do związku, także lotuję od 10 lat. Na początku no to było tak jak wszędzie. W czwartym roku dopiero tak z Robertem Smolistem się zgadałem, no i zaproponował, że w 2005 pojedziemy po gołębie razem. No i dlatego walczymy razem, że mamy po prostu te same gołębie. Jeździliśmy razem po gołębie do hodowców, nawet do Glęca czy do innych. Wyciągana była miska. Jednego młodego brałem ja, jednego on. I dlatego te gołębie mamy do swoich gołębi bardzo podobne. Tym hobby zainteresowałeś się tak sam, czy może twoi rodzice? Mój ojciec kiedyś hodował. A też lotował? Tak, znaczy no bardzo, bardzo dawno temu. A tutaj syn się garnie może też do hodowli, czy nie? No mam dwóch synów, ale tak, ten mały ma 3 lata, ten starszy 11, tak ten 11 w ogóle, a ten mały tak no chodzi, zagląda. Aha, czyli nawet jak zlikwidujesz, to na razie rozpaczy nie będzie. No nie, bo będę sprzedam gołębie razem z gołębnikami, także sprzedaję wszystko. Właśnie tak chciałem powiedzieć, że te gołębniki, które właśnie na pierwszym planie mieliśmy zaraz na początku filmu, one też będą na sprzedaż. Po prostu krótko mówiąc, kolega, likwidując całkowicie hodowlę, tak jak wspomniał, nic sobie nie zostawia, po prostu no musi się tego pozbyć, tak jak powiedział.
tryb pracy, który teraz będzie miał, uniemożliwi mu całkowicie zajmowanie się gołębiami. Każdy z hodowców przecież wie, ile to czasu wymaga tak. hodowla taka na takim poziomie, żeby zdobywać czołowe tytuły. Wygrywać, trzeba po prostu z tymi gołębiami się zajmować. A jeżeli się ktoś nie zajmuje, nie ma czasu, szkoda, żeby one się po prostu męczyły. Tutaj mamy drugi boks. W tym drugim boksie pokażmy też sobie gołębie. Co ciekawe, zobaczmy, praktycznie nie widzę w ogóle u Ciebie żadnych szpaków, żadnych, jak się nazywa, takich nietypowych barw. W większości są to wszystko po prostu niebieskie. No mam gołębie niebieskie, natrapiane w stre. Mam dwa gołębie, tak naprawdę tylko połowę. I te połowy dobrze się sprawują? Tak, to są połowy takiego miał kiedyś kolega Glenc Kubę i to z tego Kuby. Jest to samy, który miał defa oryginalny od doktora Lackheima, nie od Klitzmana, przepraszam, od Klitzmana. Miał ponad 50 konkursów tego w swojej karierze. Tam w rodowodach możemy to sprawdzić, bo mam rodowody na niektóre gołębie. No i spisywał się no, bardzo dobrze ten gołąb. I tu mam samczyka i samiczkę z tej linii zostawione, po prostu one poszły w barwę. Tu jest samiczka. To jest samica, która nie lata. Jaki ma numer? Pokażmy. 81-14, tak. 2007 roku. I to jest samiczka, która nie lata, zostaje jako połówka do tych... Ale normalnie oblotowana tak, jest. Tak, tak. Nie wszystkie gołębie po prostu są lotowane jako samice, są lotowane jako gołębie młode. Są przez wszystkie loty wkładane, nie zostawiam żadnego gołębia. I później jako roczniaki także idą samice od pierwszego do ostatniego lotu. Maratony, 500-ki, wszystkie loty. Nie zostawiam ani jednego i zostaje ich po prostu garść, ale są to gołębie już naprawdę sprawdzone, zaprawione, jak to się mówi, w boju, w walce i te gołębie po prostu są. Teraz mają pusto w karmikach, tak? Tak, tak, bo jesteśmy przed karmieniem, dopiero będę karmił gołębie. Pokażmy wtedy może jeszcze jakieś inne. Tutaj jest gołąbek, który w zeszłym roku był olimpijski standard w okręgu najlepszym samcem. Pokażmy numer jeszcze tego gołębia, może Marcin od razu. To jest oczywiście z 31-29. Numer tak. oddziału taki jak masz 0349, tak. To jest samczyk. Kategorii standard olimpijski. Olimpijski tak? standard, tak, ale ten gołąb lata super i w kategorii A. Miałem go w zestawieniu w zeszłym roku tego gołębia. Także to nie jest tylko, że on w standardzie jest piękny, także on, u mnie gołębie są, w zasadzie wyglądają wszystkie do siebie podobne, są równe, ale one też muszą robić wyniki, bo ja patrzę na to, żeby były wyniki dobre, a nie... Standard jest jakby dodatkiem, tak? Standard jest dodatkiem. Nigdy nie wystawiałem w standardzie, w zeszłym roku wystawiałem po raz pierwszy i miałem dwa gołębie w reprezentacji okręgu. Po pierwszym wystawieniu. Pokażmy jeszcze tutaj. A tutaj jest tu... A tutaj jest gołąbek, który był trzeci w olimpijskiej tam. I tu jest numer 3077. Też z 2009 roku. Tak, 2009. Oprócz tego, że w standardzie był trzeci, to jakieś w innych kategoriach sportowych już tak, zdobywał czołowe konkursy? Ten gołąb zdobywał, wielokrotnie go miałem w serii, tutaj w oddziele. Także to są gołębie do... Też doktora Lackheima? Ten gołąb akurat nie. Ten gołąb jest... holenderskich gołębi z jednej strony ma Bene Freize, a z drugiej strony ma właśnie gołębie Lackheimowe. Dobrze. Także jak będziemy w rozpłodzie, to nie zapomnij, pokażemy rodzicom. Pokażemy bardzo chętnie. Koledzy sobie tutaj mogą popatrzeć. Postaramy się te gołębie tutaj powystawiać, część na giełdzie, część na normalnych ogłoszeniach do sprzedaży. Kolega też będzie poda swój telefon, dane kontaktowe, jak ktoś będzie zainteresowany, zawsze może zadzwonić. Zapraszam. I po prostu kolega nawet doradzi, które gołębie wziąć, jakieś pary może zestawi nawet. Także tutaj istnieje możliwość nabycia bardzo wartościowego materiału od czołowego hodowcy okręgu Wrocław. Także zachęcamy. Przejdziemy teraz do kolejnego gołębia. Tu jesteśmy w kolejnym gołębniku. Tak jak kolega Marcin wcześniej zaznaczył, w tej części mamy gołębnik lotowy, roczniaki. Gołębi roczny, roczny. Tak. Tutaj są gołębie same roczne. Samce z samicami razem. Samce z samiczkami, tak. Po lotach zostały samiczki i samczyki. Tutaj z tego gołębnika są. Wszystko widzę, budowa jest ta sama, cel i... Tak, tak. Popatrzmy. Ten po prostu jest troszkę większy gołębnik, jak tamten zrobiłem szerszy. Dlatego, żeby miały te gołębie więcej miejsca. Tutaj jeszcze zadam pytanie, system też będzie sprzedawał?
Tak. A jaki system masz, powiedz? Taurisa. Taurisa, czyli ten, ty powiedz jeszcze jaka specyfikacja, jest jego ile anten i jaki system? System Taurisa, 3 anteny. 3 anteny, czyli to będzie można też tutaj u kolegi nabyć. Także ktoś zainteresowany tym systemem może tutaj do kolegi właśnie zadzwonić. Ale teraz w tej chwili lotujemy gołębie, tak? Znaczy tak, tak, oczywiście. To... Chyba, że ktoś się trafi, że kupi wszystkie młode naraz, teraz w trakcie lotów, to zapraszam, można wziąć wszystkie na raz. Rozumiem. Tutaj popatrzmy jeszcze, te roczne gołębie, one wyniki dla Ciebie robiły jakieś w tym roku dobre, czy nie? No mam samiczkę, która ma na przykład 9 konkursów. Tutaj masz... Dwie samiczki mam takie, które mają po 9 konkursów. 8-9. Samce nie ukrywam, że nie były przez wszystkie loty piłowane, dlatego że no, sezon był dość specyficzny dla wszystkich hodowców. Były oddziały, które się tutaj w naszym okręgu, które przerywały, loty zmieniały. No, niektórzy nie ukończyli po prostu lotów, a ja też nie chciałem ich po prostu wygubić. Miałem czym lecieć, więc oszczędzałem te samce, ale samice były wkładane lot w lot. To pokażmy może, jeżeli tutaj wiesz, które to są, to pokażmy te samice właśnie takie, które chcesz wyróżnić. O, to jest samica z 2012 roku. Widzimy. To jest 2012 rok. 65-10 samiczka, tak? Strana krapiana taka? Tak. Mam dużo gołębi nakrapianych z tymi pstrymi głowami. Też jest doktora Heima? To jest samica od doktora, po gołębiach doktora Lackheima. I są to bardzo szybkie gołębie. Ona jest teraz w zaawansowanym pierzeniu, ta samica. Daje dobrze jeść, rzucają po dwa piórka gołębie, bo nie zdążyłby się naszej wypierzyć. Także są to super gołębie. Są dość mocne w budowie, no i przede wszystkim bardzo szybkie. Pokaż może tą drugą jeszcze samicę, o której wspominałeś. Czy coś jest niebieska, jest niebieska i teraz wiem, która to jest po prostu. Aha. Musiałbym je wszystkie łapać. Aha, no dobrze, to nic. Ale ona miała też z gołębi pochodzenie wywodzące się z tych gołębi Lackheima? Tak, tak, tak. Ja mam większość. To są już gołębie, no w większości mam. Lackheima gołębi z Hiltzmana i te gołębie w większości są z tych gołębi. Są już u mnie wyhodowane, u mnie krzyżowane, także to są już po moich lotnikach, po moich gołębiach, które ja po prostu tutaj wyhodowuję sam. Rozumiem. Tutaj za plecami masz wolierę napisane? Nie, znaczy wolierę, to kiedyś miałem wolierę. Aha, bo tam tak napisane jest, widzę? Nie, to jest przedział dla samic, on jest wolny. Pokażmy go. Tak, on jest wolny, jak po lotach gołębi zganiam wszystkie samice. To siedzą albo tutaj, albo tam, gdzie są młode. Tutaj zobaczmy, w suficie są takie zasuwane przesłony, tak. Siatka, także ktoś to nabywając, to będzie widział już, co ma po prostu tutaj. A tutaj masz takie coś ciekawe rozwiązanie, widzę, nietypowe, jest taka rozsuwana. Tak, bo jak gołębie są w formie, jak wylatują pędem, no to bardzo często się zdarzało, że w belgijskich lotach one uderzały, rozbijały się, różne takie historie. A tutaj jak robimy cały wlot, cały szerokości, bez problemu te gołębie wylatują. Jak przylatują z lotu, zasuwam dotąd i wskakują tutaj, jest antena, przychodzą. Jednopolowa taka właśnie i nie ma problemu z odbijaniem się ich. O, wystarczy. Patent podglądnąłeś gdzieś, to bo ja to pierwszy raz widzę takie w gołębniku. Wymyśliłem sobie to sam. A, sam sobie wymyśliłem. Tak, ze względu na to, że jest ten korytarz taki, żeby tutaj nie zagradzać, żeby tutaj było jeszcze dobrze zaciemnić ten gołębnik, bo zaciemniam gołębniki roletą, jak samce są wdowce już podzielone, to zaciemniam i żeby po prostu nie rzucały mi się tutaj na to i żeby to tak było jakoś przyzwoicie to było, no to po prostu wymyśliłem sobie to. Rozumiem. Tutaj miałeś te gołębie roczne, tam miałeś gołębie już te stare. Tak. Teraz jak się odzywa, tutaj masz gołębie, wojlerę. Wojlerę, samice. Już rozdzielona jest wojlera. Tak. Samiczki tutaj są. Jest tutaj, no to już... Pokażmy tak, jak ludzie otworzymy, to ja wejdę może, tak? O, przepraszam. Musisz tutaj wejść. Tak, ja już wejdę. O, zobaczmy. Tutaj masz na ruszcie, a tam widzę, miałeś posadzkę jedną taką bez rusztu, no? Tutaj widzę. Tam, gdzie są samice, są ruszty, dlatego że na ruszcie te samice, to już się tak zauważyłem, to jest moja obserwacja, one się nie niosą. I nawet jeżeli zniesie któraś samiczka jajko, to w ruszcie spada i one na tych jajkach mi po prostu nie siedzą. Aha. Nie parują mi się, bo tutaj siedzą, przez cały sezon lotowy tu siedzą samice od samców, roczne samiczki. Tam z tyłu mają wyjście na wolierę. Tak, są wygajane na dzień na wolierę, to jest osłonięte, obrośnięte drzewami, tak żeby tam nikt nie przeszkadzał. O, też wiatr im nie wieje mocno. Nie, nie wieje im, nie ma przeciągów, mają dość wygodnie tutaj te gołębie. Gołębniki są dość przestronne,
nie ma przepełnień, staram się, żeby nie było przepełnień, jest dość tak w porządku. Dobrze, teraz tutaj, kiedy już to widzieliśmy, tą część, teraz przejdziemy może tutaj do gołębi, to jest jeszcze rozpłodowe, to nie? To zaczniemy jeszcze może tutaj od tych młodych, powiedzmy coś. Tak, tu są, to jest moja drużyna młodych gołębi. Tak, są tu gołębie, te, które były po pierwszym locie. Czyli te 62 sztuki około? Około tak, było 69 na pierwszy lot, około 62 jest. Tutaj jakieś jeszcze zostawiłeś tych młodych? Nie, z całym gołębikiem poleciałeś po prostu? Tak, wszystkie gołębie były na locie, wszystkie. Rozumiem. Ani jeden nie został, wszystkie były na locie. Nie zostawiam gołębi młodych, bo tak naprawdę to żaden hodowca nie wie, co zostawia. Nieraz tam się rozmawia z hodowcami, bo on mówi, że potrafi wybrać gołębia młodego, bo ten będzie taki, bo ten taki. Uważam, że to nie ma możliwości zweryfikowania gołębi młodych, jedynie przez kosz. Jak będą koszowane, one kosz pokaże, co gołębie są sobą reprezentują. Tutaj może pokażmy tego najlepszego młodego, którego pokazywałeś tam na liście, jeżeli wiesz, który to jest. No, ciężko będzie. Byłby problem go znaleźć, aha, bo tak naprawdę przyleciały te gołębie wszystkie na raz. Przyleciało 20 gołębi na raz, odbiło się 11, kilka jeszcze pokrążyło, tam minutę czy dwie odbiło się następne i dlatego... Tam na liście te pierwsze 11, tam były nieduże odstępy sekundowe. 11 było, tak naprawdę to pierwszy gołąb był kolegi Kowalskiego, który wywodzi się z moich gołębi i później 11 gołębi moich. I tam już później od 40, któregoś od 50 miejsca też znowu moje gołębie tam było ich. Znowu tam 8 czy 9 ich siadło tych gołębi. Dobrze, to i teraz już damy spokój tym gołębiom. No i kiedy już zakończyliśmy prezentowanie gołębi lotowych, powiedzmy, przejdziemy teraz do gołębnika rozpłodowego. W gołębniku rozpłodowym. Jest to gołębnik wąski, dość jasnawy, ale to jest... Przepraszam, tak pokażę może kolegom. Tak, mają gołębie z tyłu dużą bojlerę, wyjście też osłoniętą, żeby im nie wiało. Gołębie tutaj, no, po to jestem wąski, żeby one się po prostu nie bały. Mają dość tak, jest przyciemnione, żeby one po prostu spokojnie siedziały i żeby nie szalały te gołębie tutaj. Tutaj party rozpłodzi masz około 20, mówiłeś, około tak? 20, tak. To są wszystko praktycznie oryginały, te, o których mówiłeś tam, że wywodzące się z od tego tak, doktora. Tak, większość tych gołębi to są gołębie oryginalne. Są pojedyncze gołębie od różnych hodowców. Nie opieram się tylko i wyłącznie na jednym hodowcy czy na dwóch. Choć z tego zrobiłem gołębnik, ale sprowadzam też pojedyncze gołębie, takie wybierane rodzinki z poszczególnych hodowli. Teraz byłoby ciężko nam prawdopodobnie złapać któregoś, żeby pokazać, bo one chyba na wolierę tam ci zaraz... Tak, ale mogę złapać jakiegoś gołębia. Pokaż może rodziców tego gołębia, najlepszego lotnika oddziału. Jeżeli dadzą się złapać. Tak jak kolega Marcin wspomniał, tutaj taki panuje taki troszeczkę mrok, ale dzięki temu gołębie... Powiedzmy, są takie spokojniejsze, tak? Tak jak przewidywaliśmy, nie jest to takie proste. No, kiedy uciekną na wolierę, trzeba je po prostu więcej czasu poświęcić na szukanie. O. Ojca. Tak, tam czeka 31-30. Pokażmy tego. Tak. Ojca. O. Jest podobny do... Jaki numer ma może ten gołąb? To jest DV-502. Tak, z 2005 roku. Tak. To jest gołąb DV-02179 i o numerze końcowym 502. Tak. Jest to gołąb no, super. Nie ukrywam, że jest gołąb super. Wydał mi kilka już gołębi naprawdę fajnych. A w różnych kojarzeniach go miałeś? Miałem go w różnych kojarzeniach, choć nie ukrywam, że najlepiej mi się sprawdził z oryginalną też samicą od doktora Lackheima. Masz ją też jeszcze? Mam tą samicę. Tak, mam całą tą parę. Co roku zmieniam te gołębie, bo każdy hodowca czegoś szuka, czegoś innego, szybszego, może mocniejszego. No, ale... I ten najlepszy lotnik też jest właśnie z tej samicy, o której wspomniałeś przed chwilą? Z tego samca i z tamtej samicy? Tak, i z tej samicy, tak. Którą on był. A tamten lotnik też miał potomstwo jakieś już, które się sprawdzało? Tak, mam gołębie. Ja nie ukrywam, że po gołębiach rocznych nie zostawiam sobie w ogóle gołębi. Dopiero po 2-3 latkach zostawiam gołębie. Mam jego synów, mam jego już wnuków, tych gołębi, także są te gołębie. Rozumiem. To jest ten samczyk. Teraz mam jeszcze samiczkę gołębia. Może. Zaraz samiczkę. Będzie ciężko. No samica jest tu, zaraz. Wolierę wejdzie i tam znajdzie tą samiczkę, także będziemy mieli w pełni już
przedstawioną tą parę, która wydała tego najlepszego lotnika oddziału. Kolega szuka. I już widzimy, kolega złapał tą samiczkę. Tak, to jest samica oryginalna, także DV-ka. I też 2005. 108, tak, 108 ma numer. Jest to bokiem, może Marcin, żebyśmy koledzy zobaczyli. O, skrzydło jeszcze. Jest to samica, z której mam naprawdę dużo gołębi różnych. I też miałem ją w różnych kojarzeniach oczywiście. Nie? Tak, miałem ją w różnych kojarzeniach, choć z tym samcem zaiskrzyła ta samiczca najlepiej. Może będzie taka twoja złota para? No, mam jeszcze gołębie inne, którą nazywam swoją złotą parą, dlatego że miałem z niej gołębia, który w 11 lotach miał konfident 48. To sprawdzenia w 2011 roku i miałem, były dwa lotniki, położyłem te gołębie, po prostu zginęły mi na maratonie, był bardzo ciężki maraton, gorący, pod wiatr, te gołębie mi po prostu odpadły. Ale tą parę masz jeszcze cały czas? Tak, mam tą parę. Płodna jest ciągle? Tak, płodna jest, tak, bo są gołębie z 2005 roku, tak, no to nie są jakieś gołębie stare. Też nie eksploatowane chyba mocno? Nie są eksploatowane mocno, bo ja tylko chowam te gołębie dla siebie. Pokażmy już tą samicę, wtedy pokażę tej pary. Tą samicę. I mamy właśnie tą samiczkę ze złotej pary, o której wspominał Marcin. To jest 60-68. Tak, z gołąb z 2005 roku i PL0164, to jest kolegi Glęca obrączka. Tak, to są dwa gołębie oryginalne kolegi Glęca. Ta samica była lotowana w 2005 roku jako młoda samica. Samczyk też jest oryginalny od kolegi Glęca. Na ostatnim locie przyleciała do mnie jako na gołębie młode jako pierwsza. I miałem z nią taki przypadek, ona była lotowana, latała u mnie. Że po prostu gonił mi ją jastrząb i już myślałem, że ją stracę. Później po tym całym zajściu samica od razu trafiła do wojlery, od razu z samcem, że po prostu nie straci tych gołębi. Jeszcze zaraz złapiemy samczyka. Wtedy będziemy chcieli już tam złotą parę. Zobaczmy. Przymknę może teraz, żeby nic nie uciekło. Złapię. I mamy samczyka z tej złotej pary. Powiedzmy numer, jaki ten gołąb posiada? 6040. 6040, też z 2005 roku. I oczywiście też PL0104, tak jak kolega Marcin wspominał. Od kolegi Glęca się wywołał te gołębie. Są te gołębie, były lotowane, też był samczyk lotowany. I został po prostu przeniesiony do wojlery. Jest to bardzo szybki gołąb z mocnym skrzydłem. Samiec i samice naprawdę są pierwszej klasy gołębie. Cały czas masz się w takim kojarzeniu, czy też zmieniałeś im co jakiś zmieniałem, czas? Zmieniałem kojarzenia. Wiele tych gołębi, które są z tych pstryk gołębi, lata bardzo dobrze, aczkolwiek uważam, że w tej po prostu tym łączeniu one są najlepsze. Najlepsze. I tak posiadasz już od w tym roku, czy kiedy to tam zakończyłeś, tak już nie przeparowujesz? Ja po prostu pierwsze młode zawsze ciągnę z tego kojarzenia, a dopiero na drugie młode kojarzę inaczej. Na drugi lęk. I też te gołębie, wśród gołębi młodych są też gołębie wywodzące się z tej pary? Tak, są. Czyli ktoś nabywając będzie mógł sobie popatrzeć w rodowód i gołębia takiego wybrać. Tak. Tam w rozpłodzie kolega ma oczywiście dużo więcej jeszcze gołębi. Chcesz jeszcze jakieś pokazać nam może? Może tych Berensfreise teraz? Mam gołębia od Plasu. Albo Carter Plas hodowla. Znana nam też, tam jest dużo gołębi szelensów. Ale kolega musi niestety ją złapać, a sobie musimy chwilkę poczekać. O. To jest oryginalny Carter Plas, tak? Tak, to jest gołąb, który... 99 rok, gołąb. DV021-79-79. 481. Tak, z tego co orientuję się z jego historii, był to gołąbek, który był u Plas, w Ankieter Plasa obrączkowany przez doktora Lackheima na jego obrączkach. Ja taką historię po prostu znam tego gołębia. Był gołąbek lotowany. Do tyłu może przejdźmy. Był to gołąbek lotowany i po lotach po prostu trafił ten gołąb do wojlery. Jest to gołąb stary, ale jest 100% płodny. Też wydaje potomstwo wybitne? Tak. Mam kilka gołębi z tego gołębia. Nawet już ze względu na jego wiek do wojlery dałem jedną samiczek, która jak byłem wicemistrzem okręgu, była w zestawieniu tych gołębi po prostu lotowych. Ta samiczka
do mistrzostw z okręgu. To był 2007 roku, byłem wicemistrzem okręgu Gołębi Młodych i ta samiczka tam, jego córka była w tych gołębiach. Te pomału będziemy kończyć już naszą tutaj relację, prezentowanie hodowli kolegi Marcina. Powiedzmy tylko jeszcze, że właśnie kolega lotuje teraz gołębiami młodymi, ale tak jak wspominaliśmy, te wszystkie gołębie i plus gołębniki i wszystkie sprzęt, który jest na wyposażeniu, jest po prostu na sprzedaż. Tutaj tak podajmy jest. Adres może strony internetowej kolegi, gdzie można sobie zaznajomić się z gołębiami, które posiada i w rozpodzie, lotnikami, jak również zobaczyć wyniki lotowe, które kolega osiągał tymi gołębiami. No i może jeszcze uda mu się dolecieć gołębiami młodymi, ktoś nie kupi wcześniej, tak jak wspomniał, tych wszystkich młodych, no to będziemy, życzymy koledze, żeby też na te młode gołębie miał bardzo dobry wynik i w tym roku. A teraz podajmy adres tej strony internetowej. To będzie www.hodowlakorzępa0349.pl. Tak. I tak jest adres, a jeszcze numer telefonu podajmy, na który mogą koledzy dzwonić, gdyby ktoś chciał zakupić te tutaj gołębie czy tą złotą bezpośrednio parę. Bezpośrednio do mnie telefon to jest 600 33 99 11. Tak. I w jakich godzinach najlepiej dzwonić, jeszcze powiedzmy może? Nie ma problemu, nie ma ograniczeń, zapraszam cały dzień. Znaczy w nocy nie raczej. No w nocy raczej nie. W nocy nie. Do 22 można spokojnie. Do 22 zapraszam. Tak. Koledzy też tak tutaj rozmawialiśmy, zwłaszcza ci, którzy mieszkają gdzieś w Irlandii, w Anglii, w jakiś, po prostu tam to może dasz nie, ale tam w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzie są inne strefy czasowe, często się zdarza, tutaj hodowcy, jak z nimi rozmawiałem, mówili, że się zdarzają telefony o 2-3 w nocy. One często wynikają właśnie po prostu z takiego zapomnienia się, że tam jest inna strefa czasowa, no a tutaj u nas już jest noc. Także na razie koledze dziękujemy. Dziękuję. Zachęcamy wszystkich do oglądnięcia kolegi strony internetowej, no i oczywiście też zadzwonienia, ewentualnie jeżeli ktoś się zdecyduje do zakupu gołębi z tej hodowli, a jak widzieliśmy, jest to materiał wartościowy, tym bardziej, że kolega tutaj jeszcze tą wartość tych gołębi ma potwierdzoną wynikami i w oddziele, w okręgu, no i też jeszcze tak przypomnijmy, w skali ogólnopolskiej wynik w GMP, który kolega posiadał, to klasyfikował go na około 40 miejscu, tak? 42 przodownikiem w zeszłym roku, także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Tutaj nim jeszcze odjedziemy, zobaczmy, kolega Marcin wypuścił przed chwilą gołębie młode, one gdzieś tutaj krążą, o zobaczmy, jest to stado, o, tutaj widzimy je, o, trwa oblot. Tak chwilę możemy sobie popatrzeć na latające w niebie tutaj gołębie kolegi Marcina. Kolega zapewne sprzeda hodowlę, to będzie częstym gościem u swoich kolegów tutaj innych, ale już wtedy będzie tylko przyjeżdżał chyba na same loty, tak? No tak, na razie to tak mówię z kolegami, którzy mają do mnie gołębie, że będę jeździł do nich teraz w niedzielę. Nie przegonił? Chyba nie, dobrze, także dziękujemy teraz już, do zobaczenia. Dziękuję.